Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie na moim kanale Yuri. Właśnie ruszam na siłownię, mimo że dzisiaj się o wiele słabiej czuję. Jakieś, nie wiem, coś mnie gardło boli w ogóle, to trzeba iść na siłownię, trzeba zrobić dzisiaj trening. Dzisiaj mamy piątek, a dzisiaj gram w Gagarinie. Gagarin Warszawa, klub na miejscu balu. Więc spędźcie dzisiaj ten dzień ze mną. Jest dzisiaj 2 listopada, jesteśmy po 30-dniowym zapierdzielu na siłowni i powiem wam szczerze, że jest dobrze, czuję się o wiele lepiej, więc Ciśniemy, idziemy na trening i zobaczymy, co się będzie dziać. Chciałem również zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Jest dopiero początek drogi, więc subskrybujcie kanał. Będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło, jak będziecie do mnie wpadać na mój kanał. Zostawiajcie subika, łapeczkę, dzwoneczek. I ruszamy. Oni właśnie dotarłem na Powiśle. Powinien na mnie czekać już Łuka na dole. I ciśniemy sobie na kawusie, a później na trening. Jest i bambini. Spotkanie na pasach. Właśnie mówię do moich widzów. Co mnie boli? Nie gardło. Na co mówisz? Że ten, widzimy. Które? Ty, że ja. Cię widzimy. Znowu? Słuchajcie, dlatego, że mi się pociąg spóźnił, to jest raz, a dwa, już niebawem zmieniam miejsce zamieszkania i będę mieszkać bliżej tego człowieka. Byś był w pracy, pracował. Albo chodził do szkoły i codziennie byś się tłumaczył, że ci pociąg nie dojechał? Tak miałem kiedyś. No czeku! Luka dzisiaj jedzie do Nikoli na urodziny. Do Białej Podlaskiej. 8 urodziny, kurde. Pamiętam. Jak ja ją poznałem, przecież ona była dziedzią, taką malutką. Pamiętam, jak z półmetku wróciłem. No. Wymiotowałem. No. Na łóżko. No. To właśnie Nikola nade mną stała i wtedy miałem takiego moralniaka. Tak? Nikola miała 2 latka wtedy i zobaczyła takiego pijanego brata. Bo naprawdę w życiu tak upiłem się mocno, może tak, nie wiem, 6 razy, tak w sensie, że nie kontrolowałem. W całym życiu, no i to był półmetek właśnie. Z półmetka zabrali mnie o godzinie chyba pierwszej, bo z każdym się chciałem napić. No i szybko się, poskładaj. Dzieci jak się, to jest tak właśnie, jak chcesz przesłaniakować, właśnie jesteś... Nie, znaczy, ja nie nawet nie chciałem twojegoś, tylko ja bym wodzirejem. Wodzirej. Każdy, wiesz, to 3 klasy, to z tobą jesteś, z tobą. I poskładało chłopaka, no. Widziałeś, i będzie pięknie. Jaka? Pasierba. Pasierb jest to zielony pęd wyrastający z kątów liści. Ulica Pasierba. Co powiesz na ten temat? Ogólnie na grupie obszaliliśmy, że są bardzo w języku polskim brzydkie słowa. I na grupie Adrian nazywa się Pasierb. Ja się nazywam Konkuben. Michael się nazywa, już wam mówię, Rektikulum endoplazmatyczne. A Yuri to Ukrainiec. Jest. Często na live'ach pytać się mnie, co robię w ciągu dnia. Nic. To już też prawda, ale teraz na przykład spotkaliśmy się przed i pijemy kawę. Przed treningiem. W pięknych okolicznościach przyrody. Patrzcie, jak ładnie jest. Zajebiście, nie? Yeah. Ale u nas też są line'y. Kolej nogi. Pojechałem. Musimy to wypróbować, nie? A dopiero jak nam... No, zaraz. Kolej nogi. No, ale dopiero jak nam zapłacą. Czyli ja tak w przybliżeniu, jeśli mieliby mi za to zapłacić, wypróbuję ją za jakieś 1,5 roku, okej? Okay? Ciśniemy. Kolejny dzień, kolejny trening. Prawda, trenerze? I'm losing control, but I can't let it go, cause I'm trying to get more, and I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong, and I don't know what's happening. Trying to get what I just... Idziemy właśnie do centrum zobaczyć, co się dzieje, coś zjeść. A słuchajcie, dziwnie bardzo wygląda Warszawa, jak ludzie wyjeżdżają. Pusto, jest naprawdę pusto, jak na poradach zawsze jest tłumy ludzi. Teraz jest naprawdę puściutko i no dziwnie to wygląda. Znaczy, ja lubię taką Warszawę i mega taka Warszawa i powiem szczerze, że robi to naprawdę zajebiste wrażenie. A za mną pałac kultury. Dokładnie tak, śniemy. Wiem, tam mamy pałac kultury. Tutaj mamy Nowotel. A tutaj mamy Gagarina. Mój imiennik, dzisiaj gra mój imiennika na imprezie. Czyli u mojego człowieka Gagarina. Jest i Yuri. Jest i o, cześć Yuri. Tyfy. Dzień dobry, Rek. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, siema. Yo. Witają was właśnie chłopaki z kałachami. Z oznakami. Od kogo to jest? Od Gorbaczowa widzę. Człowiek, który
dziewczynce. A syłoń skilety. Ja wieczu gdzie ma na rzędzie. I lubię szarwane dziewczynce. Oh, you want the slim shady, so just in my tank. So walk the